Czołem wszystkim. Dzisiaj będzie mityczna walka Dawida z Goliatem, czyli juniora z seniorem w programowaniu w rozwiązaniu pewnego problemu. Moim zdaniem, junior to wygrał, ale obejrzmy, każdy zdecyduje we własnym zakresie, kto wygrał tą bitwę. Na początek, może troszkę a propos zwolnień, stawiam taką fajną stronę, gdzie możemy sobie śledzić te wszystkie zwolnienia w branży technologicznej. I tak, na przykład, w tym roku zostało zwolnione 380. 8 tysięcy ludzi, w zeszłym roku 243, i media lubią nakręcać taką spiralę, że ola Boga, rynek się wali. Natomiast, jak popatrzymy, załóżmy, ile taki przykładowy Facebook zatrudniał rok do roku, to jak zobaczymy, nawet jeśli sporo zwolnili w ostatnim roku, to tak naprawdę ich liczba pracowników w porównaniu z okresem przedpandemicznym, jak to się określa, i tak jest większa, więc firmy się dalej rozwijają. A to, że jak nie było wiadomo do końca, jaka jest przyszłość, no to było duże ssanie na rynku. Brało się prawie każdego jak leci, bo nigdy nie było wiadomo, jak to się dalej potoczą wydarzenia na świecie. No i teraz już widać, że jednak wszystko to można powiedzieć, że swego rodzaju wraca do normy. No i niestety, kto obrywa przede wszystkim wszystkie pozycje wejściowe, czyli niestety juniorzy. No i obecnie ofert na rynku dla juniorów, bo takie Pracuj.pl i tam podobne portale, jakąś tam statystykę, to jest między 8 a 10%. Więc na chwilę obecną, jeśli panujemy zostać juniorem, czyli według tych kryteriów HR-owych mamy mniej niż 4 lata doświadczenia, no to nie jest łatwo na rynku jako programista, bo jeszcze jest wiele innych obszarów w branży technologicznej w IT gdzie naprawdę można się też rozwijać i też pogłębiać swoją wiedzę z programowania. Ja bardzo polecam support, bo support, żeby było bardziej po angielsku, ale różne osoby wymawiają różnie. Natomiast do czego zmierzam? Jeśli nam tutaj wrócimy i zobaczmy, że taki Facebook ma 65 tysięcy pracowników, oczywiście nie wszyscy to są programiści, czy ktokolwiek z Was jest w stanie sobie przypomnieć, jaką nową funkcjonalność Facebook nam zaoferował przez ostatnie 2-3 lata? Ja może nie używam intensywnie Facebooka prawie w ogóle, więc mi może trudno powiedzieć, ale to, co na przykład mnie irytuje, mają taki marketplace, coś takiego, powiedzmy, jak taki Allegro, Elix, gdzie można wystawiać różne przedmioty, ale popełniają ten sam błąd, co kiedyś popełnił Chomikuj. Nie Chomikuj, był jakiś taki Świstak, przepraszam, Chomikuj to taki portal do, z kontentem. Był Świstak, taki portal i... Nie ma po prostu szczegółowych kategorii. Jeśli chcemy coś na takim Facebooku, Marketplace, coś znaleźć, nie będzie samochód czy procesor, to po prostu mam jakąś taką kategorię, na przykład części IT czy części komputerowej, tam jest wszystko. Grafiki, procesory, twarde dyski i szukaj sobie w tym spamie. No nie da się. I co te 65 tysięcy ludzi robi? Facebook, który ma tak dużą pole użytkowników, mógłby tak dobrze się wybić, robiąc dobre tam takie coś na wzór Allegro, żeby tam można było sobie znaleźć te wszystkie produkty. Robi jakieś różne inne rzeczy, tylko nie to, co naprawdę mogłoby im przynieść spore zyski z tych promowania tych ogłoszeń, ale zajmują się innymi sprawami. Drugi przykład: YouTube, który, na którym teraz oglądacie ten film, zatrudnia chyba obecnie 2800 ludzi czy coś koło tego. Co możemy sobie przypomnieć, co YouTube zaimplementował przez ostatnie 2-3 lata, jakąś nową faktyczną funkcjonalność? Można powiedzieć, że shorty, że taką, że filmy są w pionowym formacie wyświetlane, co było odpowiedzią na TikToki, który zyskał je bardzo dużą popularność. Natomiast poza tym, co? tam nic się za bardzo już nie dzieje. Oczywiście wiadomo, że ma jakiś duży backend, bo im rośnie tego materiału, wprowadza jakieś 4K, jakieś kodeki, natomiast tak dla użytkownika tak naprawdę wiele się nie zmienia. Te interfejsy ładują się coraz dłużej, coraz więcej tego Payloadów w tych HTML-ach JQuery, czy co tam kto używa, jest coraz więcej. Więc można powiedzieć, że produktywność taka realna programistów coraz bardziej spada. No i tutaj właśnie wracamy do naszego pojedynku Juniora z seniorem. Na początek powiedzmy, jaki mieliśmy problem? Są na sobie dwa komputery. Tak upraszczamy na razie. Jest komputer A, który na przykład będzie w Warszawie, a to niech będzie komputer W jak Warszawa i niech będzie komputer K jak. Raków. No i każdy komputer, serwer wystawia jakieś porty, mamy jakieś usługi i tutaj sobie wybraliśmy jakieś takie przykładowe, czyli SSH, domyślny port 22, 25 port SMTP, czyli do wysyłania poczty i 3389 RDP. I teraz, kiedy siedzimy w takiej normalnej siatce, załóżmy lokalnej, gdzie mamy tylko switche, bez żadnych tam vilanów innych wynalazków, no to wszystko, co nam wystawi jeden komputer, to samo możemy osiągnąć na drugim komputerze, po prostu żadnych nie ma tam ograniczeń co do filtrowania tych pakietów. Natomiast jak firma się jest trochę bardziej ogarnięta, to stawia sobie firewalla. O jeszcze może, a propos tutaj takiej sytuacji, dlaczego stawia firewalla? No, bo jeśli tutaj każdy komputer może dosięgnąć portu każdego, to wszystkie ransomware, 0D, y, y i co tylko komuś przyjdzie do głowy, sobie śmiga po tej siatce aż miło. Tutaj nawiążę do Mojej pracy u Azjatów, o których wspominałem w jeden z poprzednich odcinków, tam siatka była bardzo rozlega, bo to była firma międzynarodowa, czyli od Azji przez Europę po Stany. Oni mieli to spięte VPN-ami, Nortella i nie było na firewallach żadnych ustawionych reguł do filtrowania czegokolwiek. Czyli siedząc w Warszawie, mogłem się podpiąć pod drukarkę pani, która pracowała w biurze we Włoszech. Albo mogłem się przez RTP zapiąć do komputera kolegi, który pracował w Stanach, na zachodnim wybrzeżu. Dosłownie żadnych firewalli, I jak się pewno domyślacie, z racji tego, że my tam mieliśmy dużo tych pracowników, dużo fabryk, była też duża rotacja, więc tam wirusy sobie śmigały na lewo i prawo, więc... No, tam generalnie to przywracanie systemów było takim standardowym, że z obrazku się przywracało system do pracy i się jechało dalej, bo nikt na to nie zwraca uwagi, bo, bo po co. Ale firmy trochę bardziej ogarnięte mają firewallę i na przykład stwierdzają, że ho, 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 SSH to ci niepotrzebne, żeby maszynki nie były, i załóżmy RDP też nie, właśnie po to, że jeśli ktoś pracuje w innym biurze, to nie ma potrzeby łączenia się do innego. No i definiuje się te regułki. Tak jak ktoś to załóżmy robi sobie na Linuxie, kiedyś był taki pamiętam fajny Linux, chyba frisko się nazywa, jak Były początki internetu, to się stawiał na jakimś takim bieda komputerze, żeby sobie robić nat natowanie sieci z Neostrady, no i tam był załóżmy IP tables, że jeśli był załóżmy już nie o, ojejku to przypomnieć, ale niech będzie, że jeśli źródłowym portem był załóżmy 3389 i 22, no to wtedy robiliśmy drop, tak, czy tam rejecta, ale co składnia to była inne, bo tam to chyba bardziej bazowało na FreeBSD. To frisko, więc tam składnia była troszkę inna. A więc zamiast wiadomo, co chodzi, że jest taki firewall. Jak widzisz, że jest połączenie z komputera KDW, no to weźmie i mu nie pozwoli czegoś takiego zrobić. Natomiast reguły są skończone. Nikt nie robi zabronienia wszystkich portów, na przykład CMP musi działać do pingów i tak dalej. Więc czasami, jak przechodzi dział Security, i tutaj już przechodzimy do bieżącego tego zagadnienia w pojedynku, troszkę nam się dłuższy przepraszam. Chciało się upewnić czy na pewno FireWalle blokują cały niepożądany ruch. O ile w takich standardowych załóżmy usługach jak niech będzie to SSH dla Linuxów i 3389 dla Windowsów. Jest to bardzo łatwo sprawdzić, bo wiemy, że tutaj ten RDP jest wystawiony, a ten serwer, który testuje, no to nie może się dobić, no to znaczy, że filtruje, ale przecież nikt nie broni używać niestandardowych portów. I to jest coś, co często jest takie niedoceniane że kto komu broń, na przykład SSH, przestawić na jakiś abstrakcyjny port i go wykorzystywać, bo admini nie ogarnęli blokują tylko standardowe porty. I jest to, można powiedzieć, że częsta praktyka, którą widuję, że jak załóżmy coś muszę przesłać, z czymś się połączyć, a mam dostęp do obu serwerów, to ile ten standardowy, defaultowy port jest zablokowany, to sobie wystawiam IP-tablesem, robię takiego <grym> redirecta, żeby ten ruch z innego portu też łykał i z reguły to działa. Ale dobra. Więc na czym polegała, już tutaj idziemy. Jest taki tool, jak nazywa się nmap. Nmap to jest taki tool do skanowania portów, no jeszcze parę innych fajnych rzeczy robi. I na przykład, tutaj tak normalnie to jeszcze bez pinga na przykład robimy, bo czasami ten jest, jest poblokowane. Te 5 żeby nie czekać za dużo z, 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 z timeoutami. To jest bardziej agresywne, ale bez tego też będzie tam działało. Tylko tak podpowiadam, jakby ktoś szukał, bo co innego w sieci lokalnej, a co innego w jakiejś dużej, rozległej sieci korporacyjnej. I jak sobie... Hmm. Co ja tutaj zrobiłem? Mi się ciągle mylą, bo chyba jest pn... O przepraszam, mi się mylą te atrybuty. Wyczyścimy ekran i jeszcze raz pykniemy. I teraz nmap sobie testuje z jakiegoś tam serwera. Ja to wszystko robię na sandboxie, na localhostie, żeby tutaj nie utrudniać. Pokazuje nam, no, jakie tutaj mamy otwarte usługi. I tak jak widzicie, pokazał, że jest SSH, jest SMTP i jakieś takie różne rzeczy. I cały nasz pomysł, ten tutaj walka Dawida z Goliatem, polegała na tym, że na tym serwerze chcemy wystawić wszystkie porty, niech będzie od 1 do 1024 które tutaj ten komputerek będzie mógł odpytać i się upewnić, że jakby ten, ta maszyna kiedyś wystawił jakąś usługę, której obecnie nie ma. Czy Firewall ją przepuści, czy nie? No i tutaj Task trafił do dwóch osób. Najpierw przedstawiam wersję seniora, a na koniec juniora. Co mógł zrobić senior? Senior szanuje swój czas, przecież nie będzie pisał kodu od zero. Bach, lecimy z PT GPT i mówi, oczywiście nie będę ukrywał, kto był tym seniorem, ale potrafię przyznać się do błędu. Napisz mi skrypt Pythona, który otwiera każdy port PC TCP w zakresie tam od 23 do 1024. Bo teoretycznie tam do 6535 można ciągnąć, ale tutaj już upraszczam. Bo to był taki eksperyment z kolegą sobie zrobiliśmy. Juniorem, który w odpowiedzi będzie odsłał Hello World. tak? No i mi tutaj wypluł sobie jakiś ładny skrypcik. Nawet tutaj oczywiście nic tutaj nie poprawiam, nic nie czytam, przeklejam jak leci i wrzucam, ale odkryłem, że niestety on to wykonuje jeden po drugim, więc. Tak jak tutaj widzicie, otwiera sobie ty zręża no i jak otworzy załóżmy port 23, to nim dostanie coś na porcie 23 i zamknie połączenie, no to ta pętla się nie wykona z powrotem, więc po kolei tak trzeba te porty testować, Czyli jak mam 65 tysięcy portów, to trzeba by 65 tysięcy razy iteracji robić, to chyba bez sensu. Więc pisę mojemu czatu GPT, że porty mają działać jednocześnie, no, i tutaj chat GPT już jednak się ogarnia. O, że jednak potrzebujemy asynchroniczny proces. No to już jest troszkę lepiej, że tutaj nam odpala równolegle na różnych portach. Już jest troszkę lepiej, ale już trochę się sprawy komplikują, bo musimy sobie zainstalować bibliotekę AsyncIO, Ale spoko. Ale ja tutaj mam już pierwszy, wrzucam, że mam problem, że tutaj jakiś argument mu nie pasuje. startport. Tutaj mamy startport, jak widzicie, coś nie bangla. No i tutaj chat GPT się przyznaje, oj sorry, tutaj, że trzeba tutaj zwiększyć liczbę instancji, daje mi kolejną wersję kodu. Znowu to odpalam i teraz mam kolejny błąd, że tutaj jest, tutaj, no po prostu wklejam to, co mi zwraca, z ta, jest z Pythona. No i lecimy dalej, to już czwarta wersja tego samego kodu. Już na tym etapie już wolałbym to samemu napisać, ale ciągniemy tego czata GPT, bo jest najlepszym rozwiązaniem. Zobaczymy, co nam tutaj wypluje. Napisał. Już byłem tutaj zadowolony. To mi nawet działało. No to bach. Przenoszę na produkcję. A na produkcji zong. <laughs> Mam błąd, że tutaj nie ma atrybutu run. Ja już to trochę znałem, bo z tym się spotykałem wcześniej. Dlatego, że to się zmieniła zasada działania tej biblioteki asyncio tam w Pythonie 3.6 7. Napisałem mu tak, ale zgadywałem. I ja akurat... Na tym serwerze, na którym potrzebowaliśmy zrobić te testy, jest stary Red Hat. I tam jest Python 3.6, więc ten kod, który mi dał, który działa dobrze tam na Pythonie 3.11, no niestety na tym nie działał, więc bach, lecimy z kolejnym i faktycznie tutaj potwierdził, że w pytonie 3.6 trzeba użyć trochę inaczej tej funkcji, no i w końcu mi napisał ten kodzik, ha i gitara i znowu jest exit. I popatrzcie, jestem seniorem, niby chat GPT ma mi usprawniać robotę. <grym> Bo, bo jestem na tyle leniwy, że mi się nie chce pisać kodu z palca. Ale dalej lecimy. Pluje mi jakiś kod, ja go testuję. No i tutaj mam jakiś atrybut Exit. No i tutaj ładnie pisze, o, że tutaj znowu jest jakiś problem. To poprawimy to i zobaczmy, czy będzie działało. No i jest kolejny błąd, że tutaj ser forever też nie działa. No i tutaj kolejna poprawka. I w końcu ten kod już zadziałał. Więc. Hmm. Zależy jak na to patrzeć. I tak mi się ten kod troszkę nie podoba. <laughs> I tak jakbym pisał, to troszkę inaczej, ale teoretycznie, tylko wpisując co chcę i odpisując z błędami, ChatGPT mi pomógł, więc jako senior dałem sobie radę napisać coś takiego. I teraz zobaczmy, jak to działa. Tutaj mamy ten nasz kod, który mieliśmy tam spytony, z ChatGPT, który nam wyplął. No i Bach odpalamy. Tutaj słucha sobie na portach i zobaczmy, co nam teraz nmap napisze. Jeszcze zróbmy, może, clear'a I zobaczmy. I zobaczcie. Jest elegancko w takiej sytuacji. Teraz każdy port, który jest wystawiony na tym serwerze, możemy nmapem zobaczyć. I jeśli tu byłby jakiś firewall, który powinien filtrować nam te połączenia, no to bym nie widział ich takiej listy. Powinien widzieć tylko te, które są dopuszczone, czyli na przykład pingi, jakieś dns -y. tylko to. Więc, ale to jest lokalna, to dzięki temu widzimy. Że, że ten mechanizm działa, tak, więc OK, senior, tutaj hura, sukces, zamykamy naszą aplikację, wykonana, a teraz najważniejsze, przechodzimy do juniora, co zrobił junior, junior poszedł po najprostszej linii oporu i ja szanuję za to, bo zaraz wam pokażę, co zrobił junior, może pierwszą linię wiadomo, że to jest skrypt bash'owy, więc nie bawimy się w pytony, więc to jest takie robust rozwiązanie już mi się podoba, bo tak trzeba zainstalować Pythona w wersji seniorskiej. Trzeba zainstalować Pytona w dobrej wersji, tam przynajmniej albo 3.6 albo w wersji 3.6 Minus, w zależności od tego, jeśli jest zainstalowana, jeśli nie, no to trzeba by to coś jeszcze sobie zrobić czeka na początku, która jest wersja Pythona i taką bibliotekę użyć, pomimo tego, że taką trzeba doinstalować, a tutaj mamy baszę. Mamy tutaj, jak zawyżymy, na początek zabijamy wszystkie przy instancje NC, to jest netcat. To jest taki prosty tool, który po, po, pozwala nam otworzyć jakiś port TCP lokalny i coś nasłuchiwać, coś wysłać do niego. Ja tutaj na początku wszystkie zabija. Tutaj mamy prostą pętlę for, która nam wybiera range'a. Tutaj jest od 21000 do nic nie stoi na przeszkodzie, sobie można zmienić do 65535, tak? Ale tylko robimy tego tutaj na test. Tutaj mamy ładny, jakiś tam prosty verbosing, że wystawia port i port number, żebyśmy wiedzieli, co się dzieje. No i tutaj jest najważniejszy element naszej zabawy. Tutaj zobaczę, jest po prostu hello world, jako zwykły string. Tutaj mamy nc, czyli ten netcat, który tutaj listen, czyli słucha na porcie port number, który otrzymuje z 4. Tutaj Q1 to jest Query1, bodajże AK, że forever. Aczkolwiek te, te flagi troszkę się różnią, bo jest różny Netcat, jest Netcat chyba OPSSH, Netcat B, B, BSD, jeszcze chyba jest NCAT Trójka, czy jakieś takie różne dziwne forki, ale więc te parametry mogą się troszkę różnić. Ale to co sprawdziłem na jakichś tam dwóch przykładowych serwerach, to rozwiązanie po prostu działa. Tak, to rozwiązanie proste. Jakby się jeszcze pokusić, to można by z tego one zrobić, że po prostu to połamać taki i byłoby one liner do wklejenia. Znaczy, nie trzeba tak jak przy tamtym Pythonie tego kopiować do schowka, tylko można sobie po prostu wkleić jako komendę. Zwierzchnia polecajna. No dobra, odpalamy. Widzicie, on tutaj sobie tworzy te porty. Na koniec daje tego PS auxa. Więc jak widzicie, po prostu jest tworzony 1024 procesów, które każdy nasł nasłuchuje na swoim porcie. Jeśli port już jakiś był wcześniej użyty, no to po prostu go nie może jeszcze zająć, bo już jest jakaś usługa, która działa, więc tutaj mamy ryzyka kolizji. No i zobaczmy, czy ta wersja też działa. I też działa ta wersja, bardzo ładnie. Jak widzicie, też nam pokazał tu wszystkie porty, które są wyeksponowane. Ten ma może skryptochy taki mały mankament, z tego co widziałem, że on tylko chyba raz te, te porty otwierał, bo tam jakieś do while, jeszcze truby mnie korciło dopisać, ale jak na razie to działa. Jeszcze raz weźmy PS AUX C. Jeszcze raz, jeszcze te usługi działają. o tym, netka to trochę wolno pamiętam tam działa przy tych sesjach, ale jest okej. Okay. Tak, jest ok, Wszystko działa jak powinno. Jeszcze sobie 0, 0.10 i jakiś tam wybierzmy support 995 na przykład. Tak. Jest Hello World. Widzicie, robi dokładnie to samo. Robi dokładnie to samo. Więc to jest wersja MIDA, która. Ma tutaj tysiąc znaków, trzeba było napisać przy pomocy czatu GPT, a to chłopak napisał one-linera. Więc ja mam wielki szacunek dla tego juniora. Zrobił proste rozwiązanie i to jest powód, dla którego ja też lubię pracować z juniorami, bo potrafią zaskoczyć fajnym i prostym sposobem. Natomiast seniorzy to też jest powód, który czasem się pojawia w jakichś dyskusjach HR-owych, seniorzy trochę myślą, że jeśli wszystkie rozumy że robią wszystko po swojemu, bo nie zawsze tak robili i tak jest dla nich najlepiej. No i też potrafią się liczyć z zdaniem swoich nowych kolegów, którzy mają nowe spojrzenie. Pamiętajmy też, że informatyka dlatego się rozwinęła, bo to właśnie młodzi ludzie ją budowali. Więc ja zawsze jestem otwarty na jakieś takie nowe pomysły i mi się bardziej spodobało to rozwiązanie juniora. Może Wam też. No, napiszcie w komentarzach. No ale to tyle na dzisiaj. Do usłyszenia.